Dzień dobry, znajdujemy się w Podbornie, Lada Sławek. Dużo ludzi się pyta mnie, co ja daję na pióro jady. W sumie ja na pióro jady, tam w styczniu wszystkim gołębiom daję na kark jedną krople. A teraz w sezonie letnim stosuję... O, teraz z orzecha. Noskowy bodajże. Takie gałązki. Do każdy przedział tam plus minus ma 2 na 3 metry takie z orzecha laskowego, nadaje takie gałązki po 2, po 3 tam w każdym rogu powieszę i niby to odstrasza i tak dalej, no ale czy to się sprawdza, to sam nie wiem, wiadomo, tam daje zawsze tam koniec stycznia, wiadomo, tam po wszystkich, wiadomo, tam już mówiłem na swoich filmach, w którym pierwszy to najpierw odrobaczę, 2 tygodnie czekam. Takie kurację robię, później robię taką bodajże tam płynie tam, to jest kolega mnie z Łomży przysyła tam od indyków, od kur, tam nie ma nic do ukrycia, do tajemnicy, tam nie będę tego gadał, bo nawet nie pamiętam, ale wiadomo, dla indyków, dla kur dobra, tam 1 cm się daje na liter wody, 5, 4, 6 dni dostanę tam, wiadomo, i ty mówię, nie zaszkodzi, to nie pomoże. Czy tam odwrotnie, nie? No. Tak akuracja, później tam 2 tygodnie zaś czekam, nigdy co dzień, czy co tydzień i później tam 2-3 tygodnie czekam i robię, później było odrobaczanie, tam później te... No tam jakieś niby tam na te bakterie, tam takie, tak akuracja, jak to każdy robi tam w styczniu. I później co ja to jeszcze robię, trzeci roz... Odrobaczanie, a szczepionka, sorry. Trzecia szczepionka. I to wszystko, cały prawie rok nic nie daje, wiadomo, dużo ziołów daje, organa, jak poznałem tego pana Michała Fusa z Polski, tam jego organo dawałem. I tak do tego zacząłem, tam później w Niemczech najpierw to dawałem, ale widziałem, że to niemieckie nie sprawdzało się, to od niego kupiłem. Są oryginalne, zielone, także mi się daje, że to jest dobre. No i tam latem, jak się my tam raz na miesiąc, jak usunął, to wyrzucę i drugie włożę. Tam w każdym roku tam wisi, tam zaraz nawet też rzucę świeże, gdzieś pod nogi, to nawet na gniazda wciągnę, nie ma problemu. Niby to te olejki, niby to odstraszają te wielojady. No, jak się mówi teraz sezon lotowy, także tam każdy narzeka, jak się mówi, że gołębie jest z tej formy. No wiadomo, ja też tak widzę, że tego, ale u mnie to jakoś się trzyma, wiadomo, no jest u mnie ważne po locie tam. Bez przesady, ale 2 dni, no, jak to mówię, odbudować się nogi, postawić. Widomo, i tam już powtarzam 10 raz. Knopi, tak, ja dzisiaj był lot na przykład 5%. Widomo, u nas tam na 90% są wszystkie gołębie w domu w ciągu godziny, góra dwóch. Tam, wiadomo, zawsze się słabsze znajdę, dwa, że tam później przyjdzie, ale taki gołąb u mnie nic nie ma. Do szukania w gołębniku, on jest po 4 locie usuwany, co konkursy nie robi, albo co przychodzi pod wieczór. A później na przykład wtorek czy podziałek, to ja na przykład, bo u nas jest lot sobota, niedziela, wtorek na przykład podziałek daje słabi, nawet daje 50% niczynia owce, tam nikt nie wierzy. Ale o to chodzi, żeby tego gołębia trochę, jak się mówi, może nie zapaść, no ale umiem bynajmniej, bo w piątek wkładamy, w piątek prawie nie jedzę, ale środa, czwartek do oporu. I mocna karma, znaczy mocne karmy nie mam, ale idzie słonecznika na przykład od 300 wzwyż 20%, a na 500, na 600 to nawet idzie nawet 30%. I w piątek, no i tam już w czwartek wysypuję, a zazwyczaj powiem szczerze, że szklankę ryżu daję w czwartek wieczorem, ale tu już tyle, że oni nie jedzą, co nakarmione, i szklankę ryżu, żeby se rano tam wody czyste popili i zjadł. To jest takie tajemnice, żadnych tajemniców nie ma. No, ale wiadomo, ten komu musi mieć siłę, bo a nie trzeba być taki regulator, żeby się nie przepasły, aby nie przejadły. I u mnie tak nie ma, że tam, jak ja słyszę, 500, 600, jak młody idzie u mnie 350 km, na 7 lot 350 km, bo mamy dodatkowy. U mnie na zimę nie ma prawa być, jak nie po, 2 razy ma 320 i raz 370, taki dodatkowy. Tylko nie zrobić tego 6-7 lotu, to znaczy takiego u mnie nie ma nic na zimę do szukania. Każdy program musi zrobić. A roczne na przykład, bo to był młody na przykład, a roczne
cały program tak samo, te 13, 14, 12 lotów, ile jest na przykład, wiadomo, nieraz odpadnie jakieś loty, w tym roku 5 czy 6 lot nam odpadł, nie, no, nie było, bo te deszcze padali, wtedy w Polsce wkładali tam na przykład, nie będę gadał po imieniu, ale hodowcy wkładali w Polsce z tych, co znam, czy oglądałem, że w zasadzie plus minus 30, ten miał pierwszego dnia 7, no, ale, no i tak się zdarzy, no i u nas kiedyś tak na młode było, że staliśmy na przykład po 30, było po 5 na noc, no ale takie, i takie się loty zdarzają, nie, nie zawsze słońce świeci, no. I kto mówi, i, no u mnie jak się mówi, czy młody, czy, czy roczny, muszę iść na 670 km, bo jak nie to on jest usuwany, a jak nie to no, nie może nocować, znaczy zimować, także co program od A do Z musi zrobić. 660, wtedy jest go, jak się zgubi, to znaczy on był albo chory, albo niedobry. Także pozdrawiam, także obserwować moje filmy. Za tydzień mamy, sobie teraz w piątek kładamy, miał być 500, 500 chyba nie będzie z tego co słyszałem, tylko cofnął chyba na 410. Tak to w czwartek byśmy wkładali, teraz był lot, nie, przedwczoraj bodajże, w sobotę. Bym miał jedynkę, ale wiadomo, że gąb może dobry, ale głupi, prosto na drzewo wskoczył, nie. Przesiedział minutę, może tam nie liczyłem, ale na pewno minutę stracił, to było widać. Jeszcze z nim przyszedł chyba opcji. Ja myślałem, że to dwa przyszło, to jedno i poleciał. No ale to tak było tam na filmie widać. Dobra, pozdrawiam, palec, pogodował się film, palę do góry. Do usłyszenia.